Naszym gościem jest dr Olga Szczepańska, dyrektor Departamentu Stabilności Finansowej NBP. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia obserwatora. Pani dyrektor, rozmawiamy podczas konferencji związanej ze stuleciem utworzenia Banku Polskiego S.A. i uczestniczyła Pani w panelu poświęconym niezależności banków centralnych. Zwróciła Pani uwagę, że to jest idea, która przyjęła się na dobre w latach 70. XX wieku. Jak to się stało i czy dziś niezależność banków centralnych jest taka sama? Słusznie, tylko może na początku zaznaczę, że lata 70. to jest tak naprawdę początek, czy okres, który dał początek temu, że zaczęto myśleć o niezależności banków centralnych w takim sensie zinstytucjonalizowanym, bo oczywiście niezależność banków centralnych może być różnie rozumiana. Wszystko zależy od relacji między bankiem centralnym, rządem czy innymi instytucjami. Czyli najpierw pojawił się szok naftowy i problemy z inflacją, tak, dopiero później myślano o to rozwiązanie. To był okres, kiedy inflacja rozszalała się, taki epizod inflacyjny w zakresie właściwie globalnym. No oczywiście najbardziej odczuły go Stany Zjednoczone jako największa też gospodarka światowa. W związku z tym lata 70. to inflacja w Stanach Zjednoczonych niemalże dwucyfrowa przez długi okres. Inne kraje świata również doświadczyły tego problemu i oczywiście potrzebna była reakcja, żeby tą inflację zwalczyć. Nie jest to proces łatwy, wymaga trudnych decyzji. Zwalczenie inflacji to są wysokie stopy procentowe, wysokie koszty kredytu. W związku z tym potrzebne są zdecydowane decyzje, które nie zawsze są po myśli polityków, strony rządzącej. W Stanach Zjednoczonych wówczas stery Rezerwy Federalnej przejął Paul Volcker, który właśnie takie decyzje zaczął podejmować i były one bardzo kosztowne dla gospodarki, dla rynku pracy, natomiast przyniosły rezultaty. Nie odbyło się to oczywiście bez napięć pomiędzy Rezerwą Federalną i rządzącymi, między Senatem. W związku z powyższym zaczęto zastanawiać się, jak zrobić, żeby to krótkoterminowe interesy polityczne przekuć na długoterminową perspektywę działania banków centralnych. No i okazuje się, że to jest możliwe tylko wówczas, kiedy decydenci, czyli osoby i instytucje, które decydują o tym, jak z inflacją walczyć, jakich używać narzędzi, mają w pełni niezależną pozycję, mogą myśleć długofalowo i nie kierować się krótkoterminową perspektywą. I to był proces długi, to nie były lata 70., tylko lata 80. i początek lat 90., kiedy już formalnie coraz więcej banków centralnych tą niezależność zaczęło otrzymywać i również wtedy odbyło się to również kosztem takim, że zwiększyła się transparentność banków centralnych, musiały więcej uwagi poświęcić temu, żeby tłumaczyć swoją politykę. Od tego też czasu zaczęła się polityka tak zwanego bezpośredniego celu inflacyjnego. Więc to jest wiele, wiele wydarzeń się z tym wiązało, ale jakby hasło niezależności banków centralnych w tym wszystkim było wiodące. Tak sobie myślę, że to chyba był eksperyment dość udany. Te rządy, które uświadomiły sobie własne ograniczenia, szczególnie w kryzysach gospodarczych, skoro po wielkim kryzysie finansowym po latach 2007 i 2008 nie dość, że nie zabrano jakby prerogatyw banków centralnych, to dodano do tego jeszcze troskę o stabilność systemu finansowego. Czy generalnie bankom centralnym udaje się utrzymać inflację pod kontrolą, jednocześnie jeszcze realizować te nowe zadania, czyli zapobiegać kryzysom? Znaczy to w ogóle jest zwiększenie zainteresowania banków centralnych kwestią stabilności finansowej. Jest to poniekąd efekt czy skutek sukcesu w walce z inflacją. Niezależność banków centralnych w dużym stopniu pomogła osiągnąć cel inflacyjny i lata 90., tak jak wspomniałam, początek lat 2000 i właściwie do ostatnich lat nie mieliśmy podobnego epizodu inflacyjnego oczywiście w gospodarkach rozwiniętych, jak miało to miejsce w latach 70. Inflacja była pod kontrolą, w większości przypadków zgodna z celem inflacyjnym. No ale oczywiście
stabilność finansowa i stabilność monetarna się wspierają, są komplementarne, ale nawzajem siebie nie gwarantują. I się okazało, że niska inflacja ma też różne skutki poboczne, polegające na tym, że środowisko niskich stóp procentowych zachęca oczywiście do poszukiwania wyższych stóp zwrotu i podejmowania wyższego ryzyka. Co, jak się okazało, w latach 2007-2008 no, skończyło się dość poważnymi zaburzeniami w systemach finansowych, w gospodarkach. No, zaczęło się w Stanach Zjednoczonych, gdzie sukces z inflacją trwał, walki z inflacją trwał bardzo długo, ale przyniósł też oczywiście zachętę do tego, żeby inwestować w nowe, innowacyjne instrumenty finansowe, podejmować wyższe ryzyko. No i oczywiście skutki tego były dość opłakane w postaci właśnie wielkiego globalnego kryzysu finansowego. I co się wówczas okazało? Że stabilność cen to nie jest warunek wystarczający, żeby mieć stabilność systemu finansowego jednocześnie, mimo że sprzyja to oczywiście takie środowisko zarządzaniu ryzykiem przez instytucje finansowe. I wówczas też zaczęto się zastanawiać, czy rzeczywiście sam cel inflacyjny wystarczy. Trzeba jeszcze patrzeć na to, co się dzieje w systemie finansowym. I jakby takim efektem tego było zwiększenie roli banków centralnych, również w dbałości o stabilność finansową. To przybrało wiele form, ale co ciekawe, w wielu przypadkach również zostało usankcjonowane prawnie, to znaczy znalazło swoje odzwierciedlenie w ustawach. To przykład, wspominałam o nim, przykład Narodowego Banku Polskiego, kiedy dokładnie w 2008 roku zadanie wspierania stabilności finansowej zostało zapisane w ustawie o NBP. Przy czym warto zauważyć, że to nie jest sensu stricte zadanie przydzielone bankowi centralnemu. To jest w ogóle powstanie czy inicjatywa nowej polityki. Nowej polityki, która określana jest obecnie polityką makroostrożnościową i rzeczywiście w wielu przypadkach za tą politykę, szczególnie w Unii Europejskiej, odpowiadają banki centralne indywidualnie. To znaczy mandat polityki makroostrożnościowej, czyli takiej polityki, która nastawiona jest na redukcję ryzyka systemowego, na eliminację ryzyk nie tylko w pojedynczych instytucjach, ale w całym systemie finansowym, nazywane jest właśnie polityką makroostrożnościową i te zadania w wielu krajach przypisane są właśnie bankowi centralnemu. Przykład Polski jest nieco inny, to znaczy mamy w Polsce ciało kolegialne, które się tym zajmuje, czyli Komitet Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego właśnie, tak zwany KSF z literką M. Przy czym bank centralny ma tutaj bardzo poważną i ważną rolę do spełnienia. Pełnimy rolę zarówno zaplecza analitycznego, jak i prawnego. Organizujemy posiedzenia tego ciała. A co najważniejsze, prezes też banku centralnego jest szefem tej instytucji, przewodzi jej. W związku z tym też ma możliwość nadania tonu, zwrócenia uwagi, jakie ryzyka są istotne, w jaki sposób można im zaradzić. Także ta perspektywa stabilności finansowej, ona ma wiele wymiarów, ale właśnie jedną z nich, tą nową, to jest ta perspektywa makroostrożnościowa. No właśnie powiedziała Pani, stabilność cen nie gwarantuje stabilności systemu finansowego, tak. Ale na ogół te dwie rzeczy chyba jednak idą w parze, tak? W sensie ciężko... Co do zasady tak, co do zasady, tak jak powiedziałam, stabilność cen sprzyja stabilności finansowej, ponieważ przewidywalny jest poziom kosztów kredytu, można w długiej perspektywie planować inwestycje. W związku z tym jest tutaj wiele takich elementów, które właśnie, tak jak powiedzieliśmy sobie, wspierają się nawzajem. Natomiast są, tak jak cała historia gospodarcza pokazuje, są momenty, są etapy zawirowań w polityce gospodarczej, w życiu gospodarczym, kiedy pewne zjawiska wymykają się spod kontroli, zostały przegapione z jakiegoś powodu. Wówczas dochodzi do pewnych napięć, tak jak powiedziałam, jednym z takich przyczyn napięć może być
zbyt niski poziom stóp procentowych, który właśnie zachęca do poszukiwania wyższych stóp zwrotu, co oczywiście łączy się z wyższym ryzykiem. Ale to są epizody i też to są takie momenty, kiedy się okazuje, że właśnie coś zostało przegapione. Dlatego ten pomysł czy inicjatywa polityki makroostrożnościowej, która ma na celu właśnie wyłapywanie takich momentów, wyłapywanie takich ryzyk, które jeśli nie zostaną zidentyfikowane na wczesnym etapie, mogą przerodzić się w głębsze problemy. W związku z tym chodzi o to, żeby zwracać uwagę na pojedyncze instytucje, na interakcje między nimi, na narastanie ryzyk we wczesnym etapie, no i oczywiście zaradzenie im odpowiednio wcześniej. Może podkreślmy... Chciałam jeszcze tylko dodać. Polityka makroostrożnościowa jest nowym obszarem zainteresowania banków centralnych, innych instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego, ale proszę zwrócić uwagę, że została wprowadzona właśnie po kryzysie, wielkim kryzysie 2008-2007. Ma wiele nowych narzędzi analitycznych w swoim zasięgu, nowych instrumentów i wydaje mi się, że dzięki zastosowaniu właśnie tej polityki, mimo jej takiego krótkiego doświadczenia, no możemy sobie jakby pogratulować, że jednak czy w okresie COVID-u, który był jednak bardzo niespodziewanym szokiem dla gospodarki i dla systemu finansowego również, jak epizody wojenne, które również mogły stanowić poważne zagrożenie, ryzyko geopolityczne jako takie, nie mamy oznak zagrożeń bezpośrednich kryzysu finansowego. Wszystkie gospodarki wysoko rozwinięte na razie świetnie sobie z tym trudnym okresem poradziły. No właśnie, wszyscy podkreślają, że amerykańskiemu bankowi centralnemu, no i rządowi też prawdopodobnie uda się tak zwane miękkie lądowanie, czyli obniżenie inflacji bez wywołania recesji, ale jednocześnie rozmawiamy dzień po tym, jak prezydent Biden stwierdził, że do końca roku stopy procentowe, ma nadzieję, że zostaną obniżone, wywołując takie komentarze, że czemu na ten temat opowiada się prezydent, że jest to pewne takie złamanie zasad panujących na rynku. Pani też trochę o tym mówiła, ale nasi widzowie też pewnie jeszcze chcieliby usłyszeć, czy politycy i bankierzy centralni mają te same kalendarze, te same perspektywy czasowe i czemu to jest tak ważne, żeby były jako dwie linie czasu tutaj. No w ogóle chyba właśnie ta koncepcja niezależności banków centralnych, czy też innych instytucji, które również zyskują ten większy poziom niezależności. No, głównym jakby powodem tego jest takie różne, te różne kalendarze. Kalendarz polityczny, bardzo to pan trafnie ujął. Kalendarz polityczny i kalendarz wynikający z procesów gospodarczych po prostu, które są nieuniknione. Nie da się im, po prostu nie da się przyspieszyć pewnych procesów w gospodarce. Nie da się zmienić pogody, przyspieszyć wiosny i tak dalej. W związku z tym Są to naturalne procesy. Banki centralne i inne instytucje, ale skupmy się na bankach centralnych, wiedzą, jakie są odległości czasowe pomiędzy decyzją a efektem, jaka jest skala reakcji po stronie czy inflacji, czy bezrobocia, czy PKB. I wiemy, że to zabiera więcej czasu niż miesiąc, dwa czy trzy. Niektóre procesy trwają rok czy dwa. Natomiast no, naturalny sposób to ani nie należy tego oceniać pozytywnie, ani negatywnie. Kalendarz polityczny jest inny. On kieruje się datami wyborów. Dla polityków ważni są wyborcy, ale też tej krótkoterminowej perspektywy. I bardzo dużo wysiłku trzeba poświęcić temu, żeby wytłumaczyć, że niektóre procesy czy decyzje krótkoterminowe dopiero będą ich efekty widoczne za kilka lat. W związku z tym jest taka naturalna pokusa, żeby robić rzeczy miłe, przyjemne, akceptowalne przez społeczeństwo i przez wyborców. Natomiast nie lubimy rzeczy trudnych. Mimo że zadają nam trud, cierpienie, wyrzeczeń wymagają, natomiast no już ta perspektywa, że za dwa lata będzie zapłata za to, jest taka trochę iluzoryczna. W związku z tym no politycy w naturalny sposób chcą
pozytywne wieści przynosić, szczególnie w momencie, kiedy decyduje się ich los wyborczy. Natomiast no, instytucje takie jak Bank Centralny no, chciałyby mieć tą perspektywę dłuższą, móc realizować swój mandat, bo w ustawie mają, że mają zabezpieczyć stabilność pieniądza czy stabilność finansową, a to wymaga myślenia trochę dłużej niż 3 miesiące czy rok nawet. I na koniec mam pytanie naiwne i takie bardzo futurologiczne, ale nam się udało pokonać ten cykl gospodarczy? Banki centralne są naprawdę tak wszechpotężne, że nigdy już nie będziemy mieli recesji? Czy realistycznie rzecz biorąc po prostu dzięki będziemy łagodzić przyszłe kryzysy, a nie mamy aż tak, nie jesteśmy tak potężni, żeby im zapobiegać? Myślę, że kryzysy były i będą. To są nie do uniknięcia. Tak jak powiedzieliśmy sobie, pewne rzeczy można przewidzieć. Są szoki, które są bardzo trudne do wychwycenia przez modele, bazując na doświadczeniach historycznych, bo ktoś powiedział kiedyś, że każdy kryzys jest inny. Bo rzeczywiście, każdy kryzys jest inny, ale jak mu się przyjrzeć z bliska, to później się okazuje, że one są wszystkie bardzo do siebie podobne. I mechanizmy są podobne. Przyczyny są podobne i później ich przebieg tych kryzysów jest podobny. Natomiast też zazwyczaj z doświadczenia historycznego wynika, że nie wiedzieć czemu zaskakują zazwyczaj, czy to instytucje publiczne, czy obywateli, że niby wydawało się, jak później z perspektywy czasu spojrzymy, że przecież to było oczywiste, że zaraz coś się stanie, ale w momencie, kiedy uczestniczymy w tym procesie, tego nie widzimy. No i dlatego też to znaczenie polityki makroostrożnościowej, czyli to takie patrzenie od razu przez pryzmat tego, że może coś się stać, więc zapobiegajmy wcześniej, budujmy odporność, budujmy bufory na okoliczność, której dzisiaj jeszcze nie znamy, ale coś złego może się wydarzyć, w związku z tym w dobrych czasach, w czasach koniunktury, tak jak dzisiaj na przykład, czy w gospodarce polskiej, czy w systemie finansowym, czujemy się bezpiecznie, mamy pewne bufory bezpieczeństwa, to zatrzymajmy je, bo nie wiemy, co będzie za 2 lata. Pewne procesy możemy przewidzieć, ale pewnych nie. W związku z tym, tak jak pan też dobrze ujął, kryzysów wszystkich nie przewidzimy, wszystkim nie zapobierzemy, ale możemy ten cykl nieco spłaszczyć. W związku z tym wszyscy będziemy czuć się lepiej, bezpieczniej, bardziej zamożni przez cały cykl. A nie tak, że dzisiaj wszyscy się cieszymy, kupujemy mieszkania na zapas, natomiast za 10 lat będzie pokolenie, które będzie musiało za to zapłacić, bo będzie musiało przejść przez kryzys, a kryzysy są bardzo kosztowne. W związku z tym cała idea polega na tym, żeby spłaszczyć, a nawet jeżeli te kryzysy wystąpią, spłaszczyć cykl finansowy. A nawet jeśli dojdzie do kryzysu, to żeby on był mniej uciążliwy, żeby się dało przez niego przejść bez dużych strat. No akurat dlatego pokolenia, na które ten przypadek trafi. Czyli banki centralne wszechmocne nie są, ale nie jednak są. Trudno je zastąpić w cięższych czasach. Nie oczywiście, są. Tak, oczywiście ale, przy współdziałaniu ale są pomocne polityką fiskalną starają się je łagodzić. Bardzo dziękuję pani dyrektor za rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie.